No dobra, już powinniśmy być online, także witam Was serdecznie. 18 godzina już wybiła, ze mną Remig już overpał push, midlaner, a zarazem i jungler w niektórych przypadkach, Anexis Esports. Witam Cię, Remigiuszu. Siemanko. Powiedz mi, no standardowe chyba pytanie, pierwsze jako tutaj do zawodnika stającego się profesjonalnym graczem. Jak zaczęła się przygoda ze sportem, jeżeli chodzi o Twoją osobę, od czego to się zaczęło i jak przebiegała tutaj ta cała historia, gdzie udało ci się właśnie w League of Legends chyba zaistnieć tutaj nieco bardziej? No, może nie to co nieco bardziej, no ale już tak ogólnie rzecz biorąc stałem się bardziej popularny przez League of Legends. No ale jak już mam zaczynać od samego początku, no to należy zacząć od Warcrafta trójki, tak? Bo grałem sobie w niego pewnego razu, bo myślałem, że wejdę sobie sprawdzić, co tam ludzie potworzyli, jakie swoje mapy potworzyli w kreatorze map z Warcrafta. Sprawdziłem sobie Dotę, odpaliłem, zagrałem raz, drugi, trzeci raz. No, spodobała mi się mapka, spodobała mi się styl tej gry, który jak się w nią gra, tak? Przede wszystkim jest to nałożony nacisk na solidne, tak zwane, mogę to mówić, PvP, czyli nie bije się z żadnymi komputerami, tylko bije się po prostu z żywym przeciwnikiem. Spodobała mi się rywalizacja w tej docie, także wszystko zaczęło się od tej doty bodajże kilka lat temu, 4-5 lat temu, kiedy to postanowiłem ściągnąć programik do hostowania tak jakby tych gierek, tej planszy Dota. Nazywał się G-Arena, wszedłem, przetestowałem, zagrałem kilka razy i ludzie mi dostrzegli po prostu. Tak jakby wszedłem w tą scenę właśnie od tego momentu, jak ściągnąłem G-Arenę i stałem się po prostu tak jakby bardziej znany od tej strony, że nie od tej złej strony, że po prostu flamuję, tam wyzywam ludzi, co się sporadycznie może zdarzyć, ale od tej lepszej strony, że po prostu wiem co robię, wiem na czym polega rozgrywka, także wszystko zaczęło się od Doty. A grałem w paru teamach, chyba największym z nich był PGS. Z tego czasu bardzo znany klan na tej scenie. Byliśmy na kilku LANach, między innymi na Gamescomie w Niemczech, a na LANcrafcie w Czechach. I to było na tyle, jeśli chodzi o Warcrafta trójkę. Później co tam było? Później był tak naprawdę Hon, Heroes of New Earth, który został wydany w 2009 roku. I tego samego roku wygrałem z drużyną stworzoną po prostu od podstaw, a Dreamhacka, które to było naprawdę super, było to super osiągnięcie, a duże pieniądze jak na tamte czasy, bo to było 4 lata temu, także wygrałem ponad 5000 złotych, więc nawet mi się to nie śniło, żebym aż tyle wygrywał na jednym turnieju, no ale jakoś to się udało. Później z tą samą ekipą grałem 2-3 lata właśnie w tego Hona i przetrwaliśmy naprawdę bardzo wiele. Byliśmy w Singapurze, to bodajże było jakieś tam expo zorganizowane przez rząd singapurski. Byliśmy też w Stanach Zjednoczonych bodajże liga się nazywa NASL. To już były finały tej ligi, były cztery zespoły po prostu zaproszone do Stanów Zjednoczonych, gdzie tam zdobyliśmy drugie miejsce. I po tym właśnie evencie postanowiliśmy dać sobie spokój, bo tak naprawdę nie pokonaliśmy w finale drużyny, którą zawsze po prostu jedliśmy sobie tak na śniadanie, można to nazwać. Właśnie po tym zrozumieliśmy, że to jest ten czas, kiedy powinniśmy się rozstać, tak? Graliśmy tym samym składem, no może wymieniając jedną osobę co jakiś czas, przez ponad 2 lata doszliśmy naprawdę, mieliśmy sporo sukcesów, no ale ja już tam wcześniej też właśnie w LoL'a pogrywałem, w LoL'a po prostu odkryłem powiedzmy, kiedy to było? 2 lata po tym, jak zacząłem grać w LoL'a, to po prostu
był taki początek LoL'a, już taki typowy początek z tą jeszcze śnieżną mapą. A zacząłem pogrywać casualowo, wpierw jakieś normalki, później soloku. Spodobało mi się po prostu właśnie ten tryb, że można mieć fun grając puby z nieznanymi ludźmi. A także gierka mi się spodobała. Grałem w nią rok i w tym samym czasie pogrywałem też profesjonalnie Fona, no ale po rozpadzie drużyny z Fona postanowiłem dać sobie trochę czasu wolnego. Zacząłem starać się o jakąś tam drużynę, żeby ją zrobić po prostu, żeby grać o piątki na LoLu. Wpadło oczywiście na tych, których znałem, czyli niesławną grupę ludzi, którą dowodzi Niku i reszta tej bandy, której tak naprawdę nikt nie lubi, nie wiadomo dlaczego, ale niech tak już pozostanie, nie będę tutaj mówił powodów, dla których ich ktoś się lubi, no. No tak się zaczęła przygoda z LoL-em po prostu. No dobra, a wybacz, że ci przerwę. Nie uważasz, że mimo wszystko chyba jednak LOL bardziej może ciebie przyciągnął? No nie wiem, jak to było w twoim przypadku. Bardziej może przyciągnął z tego względu, że był, no nie wiem, nieco łatwiejszy chociażby do opanowania niż Dota czy Hon. No tam niby chodziło generalnie zawsze o to samo, bo rozgrywka aż tak za bardzo chyba się nie różni z tego co zdążyłem zauważyć, ale jednak no. W Docie o wiele więcej się wymaga chyba od gracza niż w League of Legends. No tam jednak ten poziom taki indywidualny no musi być naprawdę bardzo wysoki, bo tutaj League of Legends jest bardziej taką grą właśnie casualową chyba i no, jest nieco bardziej uproszczona w stosunku do tego, co prezentuje nam Dota. Wiesz co, nie zgodzę się z tym, że na tym poziomie, co teraz po prostu gram i to wiedziałem po prostu tak czy siak 2 lata temu, jak zaczynałem grać z tego LoL'a, że to nie jest tak, że gra jest łatwa, bo masz tam powiedzmy 1000 many, spele kosztują 50, idziesz na linię, klikasz dwa spele, nie ma linii i idziesz w foga, czekasz na kolejną falę. To nie jest tak po prostu. LoL jest łatwiejszą gierką do nauczenia się w nią grać, ale myślę, że do opanowania potrzeba tyle samo umiejętności, co w poprzednie tytuły, czyli w Dotę, w Fona. Potrzeba po prostu takie same umiejętności, żeby ją bardzo dobrze opanować, co właśnie LoL. No dobra, to powiedz mi w takim układzie, no zaczęła się ta przygoda z LoLem, szukałeś, próbowałeś tam formować drużynę, trochę żeście pograli, no i potem co tak naprawdę wyniknęło, że co tak naprawdę się stało może, że właśnie zostałeś przy LoLu i zacząłeś jakoś bardziej chyba profesjonalnie do tego podchodzić, czego efekt widzimy dzisiaj, no Anexis Esports. Mieliście swoją szansę tam w LCS-ie, gracie w EPS-ie i różne inne turnieje też rozgrywacie, byliście na Intel Extreme Masters, na Cebicie, także no tu bym się też chciał mniej więcej dowiedzieć i myślę, że widzowie również, jak to właśnie się stało, że w tym LoLu się zakorzeniłeś i czy to był, nie wiem, przypadek, czy to jednak faktycznie sam chciałeś do tego dążyć i no bo wiedziałeś, że coś jesteś w stanie tutaj osiągnąć na tym polu. To znaczy, LoL bardzo mi się spodobał pod względem tego, że naprawdę miałem super zabawę grając po prostu, tak jakby to powiedzieć, puby, tak? W Fonie najbardziej mi się podobało właśnie to, że graliśmy sobie piątki i tam się w Fonie w Docie te piątki były super zrobione po prostu. Moim zdaniem granie competitive w Fona i w Dotę było lepsze, zawsze dawało więcej frajdy niż w LoL, ale po prostu nie można wiecznie grać tego competitive, też trzeba grać co nieco tych pubów, tych soloku, żeby coraz tam lepiej grać na swojej scenie. Właśnie w Fonie znudziło mi się granie właśnie tych ranked meczy, że po prostu
rozgrywka była liniowa, znaczy w każdym meczu było to samo. W LoLu było inaczej, właśnie dlatego to mi się spodobało. Przede wszystkim dlatego zostałem przy tym LoLu, wiedząc, że nawet jak mi się nie uda dobrze wystartować w tym scenie, to będę miał przynajmniej frajdę z tego, że gram sobie w tą gierkę, powiedzmy na poziomie amatorskim, no ale gram w nią dobrze. No, przeszliśmy tutaj trochę przez historię do naszego League of Legends. Aktualnie jesteś w Anexis Esports. No i teraz, patrząc na waszą historię, grałeś na midzie, grałeś w dżungli. Powiedz, ciężko jest się przestawić z linii do lasu i z powrotem, czy jednak na tyle udało ci się opanować tą sztukę, że i tu czujesz się lepiej, albo może jest dżungla na przykład dla ciebie lepsza, albo mid. No, nie wiem, bo z tego co oglądaliśmy wasze mecze, to i na midzie, i w dżungli według mnie osobiście radzisz sobie bardzo dobrze, ale no mówię, no kwestia tego, jak ty się po prostu czujesz, gdzie tobie się lepiej gra, czy midlanera, czy junglera. Znaczy, szczerze powiedziawszy, mógłbym nawet grać i na suporcie, nie sprawiało mi to żadnych problemów, tak jak ja myślę, że to jest moja własna opinia, że ludzie z mojego otoczenia, czyli ci, którzy grali w poprzednie tytuły, chociażby w Dota albo w Hona, to nie mają problemów z graniem na każdym. Także jeżeli ktoś chce się przedstawić się na przykład z mida na dżunglę, tak jak było to w moim wypadku, a grałem w poprzednie tytuły, to nie jest naprawdę żaden problem, bo jedyne czego trzeba się nauczyć na nowo, to po prostu buildów itemów, nie rozdawania skilli, bo myślę, że to jest bardzo oczywiste, jak rozdawać umiejętności postaci, czyli. A co do tego drugiego pytania, że czy wolę grać na midzie, czy w lesie, to tak naprawdę, a to nie wiem. Myślę, że na midzie się lepiej, troszeczkę lepiej się czuję na midzie, bo tak samo jak mógłbym grać na topie, bo po prostu gram przeciw komuś, nie klikam tam neutrali, powiedzmy, w jedną drugą gry. Także nie. Wolę grać na człowieka niż na komputer, który po prostu. Który sobie stoi w No, lesie i cię atakuje. dokładnie, tak. No tak. W związku z Anexis przechodziliście kilka zmian. Kilka osób zostało, znaczy no, pożegnało się z wami, bo na początku był to Arkwel bodajże, o ile dobrze pamiętam. Teraz żeście jednak tutaj stwierdzili, że chyba Erotic też nie do końca. Wszedł Leo, teraz do tego jeszcze doszedł Woolite. Nie sądzisz, że te zmiany no trochę mogą wpłynąć negatywnie na waszą grę? Czy raczej były wam te zmiany potrzebne do tego, żeby osiągnąć trochę lepszy poziom niż do tej pory? A na początku sprostuję, Woolite jeszcze nie jest w zespole, tak? No Na na razie razie gra, na razie gra, no powiedzmy, że gra z nami, ale też prawdopodobnie będziemy testować innych graczy. Tak, jeśli chodzi o niego. Zmiany te nie były oczywiście potrzebne, no ale one były nieuniknione po prostu. Był jakiś tam konflikt interesów z Arkwelem, była taka sprawa, że po prostu. No, wymyślał swoje rzeczy na niektórych bohaterów, to po prostu nie działało. Nie chciał przyznać nam racji, że to nie działa, także. no to tak, była że ci przerwę, to samo właśnie Mokate mówił, też podobno były właśnie takie problemy z Arkwelem. No i pamiętna sytuacja z któregoś meczu, gdzie Miss Fortune, Arkwel grając, maksował E chyba, nie Q bodajże. To też takie było dziwne, ale no ludzie jakoś w miarę normalnie do tego podeszli. Także no nie wiem, no może faktycznie coś w tym jest. No to znaczy, no, może coś nie jest, no ale po prostu jeśli próbuje się mu wmówić, że coś jest lepsze przez ileś tam miesięcy, on tego nie potrafi tego przyjąć. Potwierdzaliśmy to naprawdę replayami tam, gdzie grali Koreańcy,
pokazaliśmy mu, jak oni to robią, jak się powinno grać MF-ką prawidłowo, że to nie jest tylko E i puszczanie ulti. Chociaż no, tak naprawdę dłuższa meta tak się gra MF-ką, no ale na linii po prostu, jak chcesz wygrać linię, nie możesz maksować MF-ką, bo to po prostu nigdy nie zadziała. Niestety on to robił, było też kilka takich przykładów, na przykład z Urgotem też jakieś dziwne itemy. Także postanowiliśmy, że właśnie po Hanoverze się rozstaniemy. A co w przypadku w takim układzie Erotika? No bo wiadomo, że on sprawował się bardzo dobrze jako support, ale później zrobiliście tutaj w zespole roszady. Erotik wszedł do lasu, no i tam chyba się nie odnajdował, bo widzieliśmy na waszych tutaj spotkaniach, że no chyba nie do końca ta dżungla mu leżała. No tak, nie był chyba do końca też zdecydowany. Czy gankować, czy zostać w lesie, tak no, wyglądało na to, że jednak support to jest jego rola, a nie bieganie po lesie i bicie się z minionami, czy tam gankowanie linii. Znaczy, przyznam się rację, że ta zmiana jego pozycji była totalnie nietrafiona. Tak jak kiedyś sobie radził w dżungli, tak to ostatnio myślę, że po prostu. A nie najlepiej się sprawowała. To była troszeczkę inna sytuacja niż z Tarquelem. Po prostu Erotic. A Erotic miał trochę lepsze rzeczy, powiedzmy, do robienia. A w życiu niż po prostu granie sobie tam w LoL'a, trenowanie z nami. Były też przypadki, kiedy scrimowaliśmy, a on po prostu sobie gadał tam w LoL'u, odpisywał na wiadomości, także nam się to nie podobało, nie podobało się też jego podejście do teammate'ów. A to, że nie potrafił przyjąć krytyki, także myślę, że to było głównym zapalnikiem tego, że oficjalnie już tam uznaliśmy w naszych kręgach, że na supporta po prostu nie ma co wracać, bo swoim zachowaniem po prostu przegiopała w jednym momencie, także też postanowiliśmy się z nim rozstać. Także to tak było. A Dobrze, tak. to przejdźmy może teraz trochę dalej. Kwalifikacje do LCS-a. No fajnie, że mieliśmy dwie aż drużyny, bo wiadomo, że MYM również też tam był. Oni się akurat dostali, mieli to szczęście, że udało się tam później wygrać z Dragon Ballsami. Ale wasza gra w LCS-ie no, nie poszła. To zły dzień, czy jednak... Jednak chyba tutaj to właśnie ta kolejna zmiana, ta zmiana za Erotika, gdzie przyszedł Leo i też chyba, nie wiem, czy mieliście czasu na tyle, żeby potrenować, czy jak to tam wyglądało, no bo niestety no, gra nie poszła zupełnie po waszej myśli, a każdy był za wami, żebyście jednak przeszli do tej kolejnej rundy i powalczyli o tego slota w LCS-ie. Powiem ci, że to nie był zły dzień, to był po prostu zły tydzień albo zły miesiąc. Po prostu to był taki okres, w którym po prostu przegrywaliśmy z różnymi teamami, z gorszymi i tam z lepszymi, no ale przegrywaliśmy 3/4 gier. Także to nie było tak, że to był po prostu zły dzień. To też nie jest wymówka, że my po prostu mieliśmy gorszy czas, po prostu, no co by to było mówić. Zjebaliśmy po całości te dwa mecze. W pierwszej grze po prostu Leo nie pomyślał, co zakończyło naszą grę po prostu na starcie. Nie mieliśmy jak wrócić do tej gry po takim stompie na linii 2-1, także w drugiej grze to jej biorę wszystko na siebie, bo widziałem powtórkę. Widziałem moje ustawienia w walce, powinienem zrobić to troszeczkę inaczej, powinienem wskakiwać na Malphite'a zresztą drużynki niż gonić tam za MF-ką. Nawet jeśli używała dwóch summonerów, to nie było to naprawdę tak zwane worth it, więc myślę, że to były po prostu złe zagrania poszczególnych graczy w tych dwóch grach niż tak jak mówię. Nie można po prostu Nie można mieć takiej wymówki, że po prostu mieliśmy zły tydzień, czy tam zły dzień. To było po prostu złe zagranie poszczególnych graczy, także. Dobrze.
LCS, przygoda z LCS-em się skończyła. Na następny pewnie sezon myślę, że też będziecie tutaj się zapatrywać, jak to będzie dalej właśnie wyglądało. Dalej gracie w EPS-ie, tak? I w EMS-ie chyba też gracie, jeżeli dobrze pamiętam. Jak to jest, powiedz mi, bo to Tak, mocno. gramy w FPS-ie, gdzie oczywiście Teraz. kupiliśmy mecz i No gramy też właśnie w chciałem o MS-ie. to się zapytać, bo bardzo duże zamieszanie było wokół tego. Ludzie mieli bardzo różne tezy. Ktoś tam nawet powołał się na streama, chyba dobrego gracza, że właśnie jakieś padały propozycje i tak dalej. Powiedz mi, jak to z twojej strony wygląda i może po prostu rozdmuchaj te wątpliwości, no bo no, jest to dziwna sytuacja i ja osobiście uważam, że no raczej jest to no, niedorzeczne, żeby takie domysły snuć, no bo no, nie jesteście drużyną, która musiałaby, że tak powiem, kupować mecze, bo nie wiem, coś się złego nagle z wami stanie, nie wiem, rozpadniecie się i tak dalej. No, to jest takie bardzo kontrowersyjne i myślę, że jeżeli udałoby ci się wyjaśnić, to może wiele osób spojrzałoby na to z innej strony. To akurat ja nic nie mówiłem, po prostu kupiliśmy ten mecz. Aiden wyciągnął tam jakieś zaskarniaki z portfela, także parę złotych daliśmy, raczej no, przelaliśmy tam drużynie przeciwnej, także to jest 100% prawdy, kupiliśmy ten mecz. Musieliśmy. To jest po prostu. Ja ci powiem, jak to wyglądało. Jak była Dota, tak? Dota była popularna. Było takie forum Dota.pl, które naprawdę ludzie trollowali do zabawy, tak? Dla wspólnej zabawy. Było parę fajnych tematów. Także ja myślę, że Dota.pl, takie forum, to jest właśnie taki starszy brat. A LOL.pl to taka mała siostra, która próbuje naśladować starszego brata i próbuje na siłę już trollować. A po prostu. Nie wiem, jak to po prostu może bawić ludzi, coś typu, że no sprzedali mecz, spoko, fajnie, super sprawa, no ja ci uśmiałem, powiem ci, ale po 10 stronach komentarzy, gdzie powiedzmy nawet chociażby 1/4 z użytkowników wzięła to na serio, to ja już powiem ci, że to jest jakiś cyrk, jakaś paranoja, bo nie wierzę, żeby ludzie byli aż tak głupi, że drużyna po prostu, no co by nie patrzeć, jesteśmy typową polską drużyną, musiała kupować mecz od trzecioligowego zespołu, że tak się wyrażę. To nawiązując do społeczności, powiedz mi, jak według ciebie wygląda polska scena LoL-a? No, możesz ewentualnie jeszcze zahaczyć o polskie community, które jak widzisz mamy bardzo różne. I chciałbym się po prostu dowiedzieć, jak ty widzisz tą naszą scenę, rozwój naszej sceny, przede wszystkim tej tutaj polskiej. Czy właśnie drużyny typu Mistral, czy Imperium Gamers, czy może nawet i Clan Poland, chociaż oni też tam chyba ostatnio nie za bardzo im wychodzi, mają szansę, bądź też czy jacyś zawodnicy, którzy gdzieś tam się kryją z Polski, bo ja widziałem różnych ostatnio też zawodników, którzy no też są w miarę wysoko, solo queue, co prawda grają, nie mają drużyn. Może takich ludzi też wypadałoby jakoś zaszczepić tą grą właśnie profesjonalną. Być może mielibyśmy więcej zawodników na wysokim poziomie. No, na pewno jest sporo dobrych graczy, na których mam oko. Śledzę ich sobie poczynania, tak? Którzy są akurat, mi się wydaje przynajmniej, że są bez drużyny. Jest wiele talentów, także myślę, że jakby. Po pierwsze, to ja myślę, że to oni muszą wyciągnąć, znaczy muszą okazać chęć grania na takim poziomie. A nie to my mamy im dać szansę, bo skąd mamy pewność, że nie weźmiemy sobie, powiedzmy, Jasia 15 z solo queue do drużyny, a on po 2 miesiącach powie nam, że no sorry chłopaki, no ale niestety druga klasa liceum to są prawdziwe po prostu problemy dla mnie, nie daję sobie rady, muszę skończyć grę. Także ja myślę, że jest po prostu grupa ludzi, którzy tam znają siebie, jak
ktoś odchodzi z danego zespołu, to wchodzi już po prostu znana osoba z tego powodu, że no po co ryzykować, tak? Jak dana osoba jest sprawdzona, każdy wie jak gra i każdemu to odpowiada, to lepiej wziąć taką osobę niż testować kolejną, znaczy testować nieznaną osobowość solo ku przez powiedzmy 2 tygodnie i po tym czasie powiedzieć, no niestety to był chybiony jeszcze. Na co tak ogólnie z polską sceną myślisz, że będzie? Czy jednak będą te drużyny, które dorównają wam, czy Mymowi? No to znaczy już dorównują, tak? Myślę, że Mistral ma parę graczy, którzy są po prostu dobrzy w tą grę, ma też paru, którzy nie są, także jeśli wymienią tych, którzy ich ciągną powiedzmy na dół, to myślę, że nie tylko dorównają nam, ale po prostu nas pobiją. No, jesteśmy już tak naprawdę starą drużyną, jesteśmy ze sobą 6 miesięcy, także myślę, że jakby weszła jakaś młoda krew z pomysłami, to bez problemu by nas pokonała i tak samo może zrobić to Imperium Gamers, które urwało nam jedną mapę na turnieju w Płocku, czy tam pokonało nas w jakimś innym turnieju, już nie pamiętam w jakim, ale no po prostu no, aż się sam zdziwiłem, że są te dwa zespoły, czyli Mistral i Imperium Gamers, którzy potrafią pokazać tam jakieś pazury i wygrać z lepszymi od siebie. Także myślę, że polska scena ma się bardzo dobrze. Myślę też, że to jest największa i najlepsza scena w Europie, także tutaj nie bałbym się o ilość graczy do grania, tylko o to, czy gracze po prostu wyrażą chęć dłuższego grania ze sobą i po prostu trochę poświęcą, żeby tam zarabiać jakieś pieniążki i grać z najlepszymi. No właśnie, a propos krótkiego czasu trwania drużyn, według ciebie no, jak to jest? No bo większość tych teamów, które miały szansę, teoretycznie, bo było ich więcej, jak dobrze sam wiesz, rozpadały się powiedzmy tam po jednym turnieju, po dwóch turniejach, po miesiącu. Trochę to wprowadzało co prawda zawirowania w polską scenę, w polskiej scenie. I powiedz mi, jak ty uważasz, czy to jest dobre, żeby tak cały czas mieszać, czy lepiej jednak właśnie tak jak powiedziałeś wcześniej, troszeczkę więcej czasu poświęcić, troszeczkę tutaj przyłożyć się i jednak zrobić taką drużynę, żeby odnosić sukcesy, które oczywiście, na które oczywiście trzeba sobie najpierw zapracować. No ja myślę, że odpowiedź gdzieś trwi po środku, że nie można na siłę prowadzić jakiejś tam drużyny, która się ze sobą po prostu kłóci tam między sobą, że z 5 osób, które nie chcą ze sobą współpracować, myślę, że tego nie ma, chociaż są dobrymi graczami, także. Ale to nie ma znaczenia, bo takiej drużynie nie ma co ciągnąć na siłę. Myślę, że jeśli ktoś zrobi drużynę, tak, powiedzmy, przegra z nią 1-2 miesiące, to jest super wyczyn, bo jeśli po tym czasie nie ma żadnych sukcesów, nic się większego nie wygrało, tak jak już wspominałem, takiej drużyny nie ma na siłę co ciągnąć, bo to po prostu to nie będzie tak, że boom, paf, magia, nagle wszyscy wygrywamy po 2 miesiącach bycia kopanym przez średnią polską drużynę. To tak nigdy nie, to po prostu trzeba wiedzieć, czy się chce grać, czy się po prostu, czy to się może udać. I myślę, że dopiero wtedy trzeba to ciągnąć, że inaczej, bo teraz trochę tak zamotałem, że zakręciłeś trochę. No. Zakręciłem, powiem inaczej, że jak się jest dobrym graczem, tak, to trzeba po prostu się skumać z jedną bandą dobrych graczy i po prostu grać, ale nie ciągnąć tego na siłę, jeśli po 2 miesiącach nic się po prostu większego nie osiągnie, chociażby na tej polskiej marni. No bo teraz jest
tak to mówię, marno trochę scena. Mimo, że są trzy dobre zespoły, to tam reszta jest na totalnym dnie. Także, no, myślę, że te pieniądze w Polsce chociażby są warte tego, żeby troszeczkę poświęcić i grać ze sobą troszeczkę dłużej, no ale tak jak powiedziałem, nie ciągnąć tego na siłę już. No dobra. Pytanie a propos reprezentacji Polski, bo też dużo kontrowersji było na ten temat. Zostałeś wybrany jako midlaner w tym składzie. Xaxus jest na topie. Mamy Mokatego w dżungli, Libikę na supporcie i Kreatona na AD Carry. Powiedz mi, jak się czujesz jako właśnie ten wybrany na midlanera i czy nie odnosisz wrażenia, tak jak tutaj większość ludzi, która no, miała jakieś zażalenia do Aidena, który wybierał tą drużynę, że to Czaru powinien być na tym miejscu? Jak to odbierasz, powiedz mi osobiście? No bo wiem, że. Zacznę od tego, że ani trochę nie czuję się od Czara gorszy, jeśli chodzi o w tym przypadku skill, bo myślę, że 10% ludzi, którzy piszą na forum, że chcemy Czara i chcemy Czara, to myślę, że Czaru jest dwie półki nade mną, a tak naprawdę to nie jest, stoi koło mnie na równi. Myślę, że mamy. Tam w ogóle czytałem na forum, że Czaro ma zupełnie inny styl grania, fajny styl grania z TP, który kieruje swoją drużynę. Odpowiem to krótko, że zacząłem grać z TP już Katariną tam kilkanaście miesięcy temu, także to nie jest tak, że tylko Czaro potrafi w Polsce grać z TP i to tylko on może wykierować po prostu reprezentację Polski. To nie jest tak naprawdę. To w odniesieniu do tego, co ludzie piszą na temat mojego uczestnictwa w reprezentacji, co do samej sprawy Aidena, czy dobrze wybrał, czy nie, to myślę, że to tylko on to wie, czy tak naprawdę wybrał zgodny z jego sumieniem. Myślę, że możemy coś tam ugrać. Myślę też, że pozostałe drużyny europejskie będą o wiele gorsze, jeśli chodzi o umiejętności, bo to, co trzyma te górne topowe europejskie zespoły, to jest to, że mają bardzo dobre zgranie, bo grają ze sobą już naprawdę sporo czasu. W niektórych przypadkach to jest kilka lat, także to nie jest tak, że jesteśmy gorsi od reszty Europy, że nie damy im rady, bo Czaro nie został wybrany na mida i nie będziemy miał kto typować na inny. Właśnie, tak. W międzyczasie przypomniała mi się jeszcze jedna ważna kwestia, już nie wracając do reprezentacji. Wraz z Kigisem zostaliście wybrani jako, można powiedzieć po polsku, rezerwowi, tak? Czyli jako suby do Meteor Makers na czas LCS-a. Powiedz mi, jak się czujesz właśnie w takiej roli i czy będziesz trenował na przykład i z Anexis, i z Mymem, czy jakoś będzie to rozplanowane, bo wiadomo, że no LCS jak się rozpocznie, no to co tydzień trzeba będzie grać i też nie wiadomo, czy nie będziesz po prostu potrzebny. No, a myślę, że po prostu jak nie wiem, jak Mym będzie potrzebować innego do tam treningu, bo ktoś nie może i mnie poproszą, to nie odmówię, ale to nie jest tak, że trzeba z tą drużyną trenować. Po prostu te dwa suby, które Mym ma, to jest. One będą. Myślę, że no max jeden, dwa przypadki w ciągu całego LCS-a, że będzie potrzebna po prostu jakaś zmiana. Myślę, że nawet będzie zero takich przypadków, bo jeśli coś się nie stanie tragicznego, czyli ktoś nie złamie ręki, to co innego może się stać, że będziemy akurat potrzebni, ja albo Kikis. Także wydaje mi się, że to jest po prostu, te dwa suby to jest takie po prostu typowe zabezpieczenie, bo widzieliśmy, co się stało z AA, że mieli trzech subów, trzy razy ktoś tam nie mógł pojechać do Niemiec, wziąć samolot, nie mógł pojechać na weekend, zagrać tego LCS-a.
Także my chciało się zabezpieczyć, po prostu wziąć dwóch graczy, którzy na pewno będą mogli wyruszyć tam raz, dwa do kolonii i w razie czego służyć pomocą, bo a tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że my będziemy trenować z mym. To nie wydaje mi się, że będą w grę wchodziły jakieś tam treningi codziennie właśnie z mym, żeby tylko przetrenować w razie czego tą, właśnie tą pomoc, jaką będziemy musieli dać. No, bla, Nie no. No dobra, no a bla, bla. Mam nadzieję, że każdy wie, o co chodzi, że to po prostu powiem jeszcze raz inaczej, że to nie jest tak, że suby to nie jest część zespołu, to jest po prostu typowy rezerwowy, którym może się zdarzyć, ale nie musi. I to, tak powiedziałem, to nie jest prosta część zespołu, żebym z nimi trenował jakieś tam taktyczki. No, czyli generalnie po prostu jak będziecie potrzebni, to Mokate pewnie się odezwie, czy tam do ciebie, czy do Kikisa i po prostu poprosi, żebyście przyjechali i zagrali na tej zasadzie mniej więcej. No dobrze, co ja tutaj jeszcze chciałem się do ciebie dowiedzieć? Właśnie, chciałem się dowiedzieć, jakie są plany na przyszłość Anexis przede wszystkim, no bo no, LCS-a się nie udało, tu są EPS-y, EMS-y. Co dalej w takim układzie? Co dalej planujecie? Jak dalej chcecie zdobywać Europę i później, no nie wiem, resztę świata? Na razie się nie planujemy rozpadać, także myślę, że jak będzie kolejny sezon IEMA i będą te powiedzmy jakieś tam dymchaki w przyszłości, czy jakieś inne wyjazdy, to z chęcią weźmiemy w nich udział, także nie uczestnictwo w LCS-ie to nie jest koniec świata, za 8 miesięcy są kolejne kwalifikacje, więc myślę, że do tego czasu będziemy tam razem i jak coś, to przy okazji tych 8 miesięcy, to wygramy może jakiegoś tam IEM-a albo jakiś inny fajny turniej z dużą pulą pieniężną. All Starsy teraz będą zaczynały. Jak obstawiasz, powiedz mi, jak myślisz, czy Europa będzie miała szansę tutaj z Azją o ten jeden dodatkowy slot, czy raczej sądząc po składach, jakie zostały wybrane przez fanów, no to no, będzie ciężka przeprawa. No to znaczy, Europa będzie miała o wiele gorsze zgranie, jeśli chodzi o pozostałe tam regiony. Myślę, że jak wygramy linie, poszczególne linie, także powiedzmy dwie linie zdominują dzięki tam junglerowi, to myślę, że ten teamplay nie będzie miał znaczenia i możemy coś tam ugrać. No tak, ale no, jak dobrze wiesz, mamy trzech zawodników Gambitu w europejskim teamie i uważasz, że faktycznie to będzie aż tak złe zgranie? No to tam jest przewaga jednej drużyny, więc oni już no, z tego co oni grają, no to wiedzą jak się zachować i tutaj te linie są w miarę obstawione przez nich, bo mamy Alexa na midzie, tak jest Edward jako support, no i Diamond Prox uważany chyba za najlepszego junglera aktualnie, no i będzie próbował jakoś tam pomagać kolegom z drużyny. To nie No, będzie na plus dla nich? trzy na plus, no, ale spojrzę to z innej strony, tak? Korea ma trzy osoby z jednej drużyny. Boże, musiałbym powiedzieć. Powiedzmy, chciałem powiedzieć Chiny. Chiny mają trzy osoby z jednej drużyny, dwie osoby z drugiej drużyny, także nie ma między nimi bariery językowej. Myślę, że to, że mamy trzech graczy z jednego zespołu, czyli tam z Gambitu. No, tak jak powiedziałem, jeśli wygramy linię dzięki właśnie junglerowi, że to, że mamy trzech tam zawodników, że powiedzmy jungler przyjdzie pomóc tam Aleksiszowi, czyli Diamond i Aleksisz wygrają na tyle swoje linie, że ten teamplay nie będzie potrzebny, to myślę, że mamy o wiele większe szanse wtedy, niż jeżeli będzie gra równa i będziemy musieli pokonać zespół przeciwny jakąś tam taktyką. Bo wtedy myślę, że po prostu nie mamy szans, że
bariera językowa zrobi swoje, że dojdzie do tego jakieś nieporozumienie i po prostu... Że ewentualnie wyjdą po prostu błędy w komunikacji najprawdopodobniej. Tak, będzie tak, trudno tak, się dogadać. Tak, no. Tak może być faktycznie, no. Bo Stany Zjednoczone, znaczy no, Stany Zjednoczone można tak powiedzieć, no Ameryka, ogólnie Ameryka, bo to tam jest jeszcze Kanada, raczej Ameryka Północna raczej nie będzie miała chyba z tym problemu, no bo tam wszyscy po angielsku. Ale właśnie, jak na tle innych drużyn właśnie byś ocenił Europę? Czy my będziemy tuż na przykład za Azjatami, czy jednak Ameryka jest w stanie jakoś nam tutaj zaszkodzić, bo z tego co nawet chyba Aleksiś mówił, że Ameryka, no to nie, oni nie za bardzo, oni grają w tą grę, ale jednak chyba nie prezentują takiego poziomu, jaki by Aleksiś chyba od nich chciał oczekiwać, nie wiem, jak to jest no, z twojej perspektywy. O. Ja to uważam. No, uważam, że po prostu Azjaci to wygrają, są trzy azjatyckie drużyny, no tak. Myślę, że jedna z nich przegra jakimś cudem z nami albo z Ameryką, to myślę, że dwie pozostałe pokonają i wywalczą tego trzeciego slota, także jestem sercem za Europą, a rozumiem jestem za Azjatami, którzy moim zdaniem prezentują o wiele wyższy poziom grania niż Europa, a Ameryka to już kompletne jakieś nieporozumienie, bo nawet widziałem, że pokazują to jak grają, tak? Pokazują jak trenują, tak? Że to nie wyjdzie im na dobre, na dłuższą metę. No dobrze. Jakieś słowo na koniec do widzów, jakieś, nie wiem, pozdrowienia dla kogoś, bo oczywiście na YouTubie też to będzie, żeby mógł sobie dany tutaj człowiek odsłuchać, przeanalizować. Także no, ostatnie słowo, jeżeli masz coś tam do powiedzenia, może, nie wiem, chciałbyś na przykład namówić tych ludzi właśnie, o których mówiliśmy wcześniej, że no, gdzieś tam się kryją, gdzieś tam się chowają, mają skilla, ale właśnie, że oni powinni wyjść tutaj z propozycją do teamu, czy tam gdzieś do graczy i coś próbować zrobić. No, przede wszystkim trzeba chcieć, tak, że warto poświęcić dwie godziny ganianiem za piłką, usiąść na komputerze, tak, pograć solo, zdobyć dobry rating, zagadać do kogoś tam z istniejących zespołu już, żeby dali jakąkolwiek szansę. Myślę, że jak ludzie zaczną zauważać, że tych ludzi jest coraz więcej, to będą bardziej chętni na to, żeby brać typowych randomów, a solo do swoich zespołów niż jest teraz, bo teraz tak się po prostu nie robi. No. Pozdrowienia też. Pozdrowienia teraz może, tak? Tak, mogą być, no. To był... no pozdrawiam tych, którzy to oglądają, bo jaki byłby sens zrobienia tego, jeśli ludzie by nie oglądali. Pozdrawiam też do mojej rodzinki, pozdrawiam braty, mamę, wszystkich znajomych. Pozdrawiam też moją drużynkę, która pewnie tego słucha. No i no tak. No dobra, to dziękuję ci za poświęcony czas, ale informacja teraz do wszystkich, bo tutaj zakończy się za chwilę stream na dosłownie minutę, żebym miał to powycinane. Będziemy chcieli zagrać Aramka i z tego co udało mi się tutaj ustalić z Remigiuszem, Remigiusz zagra razem z nami. Będzie to Aram na iście. Ja za chwilę włączę z powrotem streama, dosłownie za minutkę. Ustawię grę i zagramy sobie